Jaka jest różnica między syntetycznym a konwencjonalnym olejem silnikowym? Witam, nazywam się Kamil. W tym filmie wyjaśnię główne różnice między tymi dwoma rodzajami oleju. Główna różnica między syntetycznym a konwencjonalnym olejem bazowym polega na tym, że oleje syntetyczne są poddawane znacznej obróbce oraz specjalnym procesom technicznym, zaś oleje konwencjonalne są przetworzone w mniejszym stopniu. Jest to trochę bardziej skomplikowane, przyjrzyjmy się temu bliżej. Konwencjonalny surowy olej to organiczna substancja, która powstaje głęboko pod ziemią w wyniku działania ogromnego ciśnienia przy wysokich temperaturach przez bardzo długi czas. Ten olej jest wydobywany z ziemi, gotowany i poddawany kondensacji oraz formułowany w produkt końcowy. Oleje składają się z wielu cząsteczek. Te cząsteczki mają silną, lecz nieregularną i przypadkową strukturę. I trzeba je uporządkować w celu uzyskania odpowiedniej struktury, co jest określane mianem syntetyzacji. Inżynierowie opracowali wiele metod w celu ograniczenia przypadkowości struktury oraz usuwania zanieczyszczeń. Dlatego oleje o lepiej uporządkowanej i mniej losowej strukturze określane są mianem olejów syntetycznych. Po latach badań i rozwoju oleje syntetyczne są znacznie skuteczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ten proces jest bardzo kosztowny, dlatego można połączyć syntetyczne i konwencjonalne oleje bazowe, tworząc oleje półsyntetyczne, aby uzyskać niektóre z zalet olejów syntetycznych. Jakiego oleju regularnie używasz w swoim silniku? Olej syntetyczny? Olej półsyntetyczny? Czy konwencjonalny? Opowiedz nam w komentarzach. Różne silniki mają różne potrzeby, dlatego gama dostępnych produktów jest bardzo rozległa. Większość z nich można kupić w wersji półsyntetycznej lub w pełni syntetycznej. Zwykle wybieram produkty w pełni syntetyczne, przynajmniej w przypadku nowoczesnych samochodów, z którymi pracuję. Ale jest jeszcze jeden powód, żeby zdecydować się na w pełni syntetyczne produkty. Wiele produktów Castrol jest formułowanych z użyciem w pełni syntetycznych olejów bazowych, aby zapewnić korzyści takie jak dłuższy okres między wymianami oleju, lepsze osiągi pracy podczas wysokich temperatur oraz lepszą ochronę silnika przy skrajnie wysokich temperaturach. Współczesne silniki zapewniają lepszą oszczędność przy mniejszej pojemności bez utraty osiągów. Jednak postępy w dziedzinie konstrukcji silników wiążą się również z występowaniem wyższych ciśnień. Aby sprostać takim warunkom eksploatacji, olej musi być mocniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Firma Castrol opracowała swój najskuteczniejszy jak dotąd olej. Castrol Edge z technologią Fluid Titanium przekształca swoją strukturę fizyczną, staje się mocniejszy pod obciążeniem, aby zachować dystans między metalowymi powierzchniami i zmniejszyć tarcie. Jest niezawodny w każdych warunkach, redukując nawet o 20% tarcie zmniejszające osiągi. Trzeba to jeszcze raz podkreślić. Dobór odpowiedniego oleju silnikowego zależy od wielu czynników. Aby dokonać właściwego wyboru między olejami mineralnymi, syntetycznymi lub półsyntetycznymi, radzę skorzystać z narzędzia Znajdź właściwy olej, klikając link w prawym górnym rogu, lub zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu. To już wszystko z mojej strony. Teraz wiesz, czym różni się olej syntetyczny od oleju konwencjonalnego. Mamy dużo więcej ciekawych filmów, więc zostaw łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia następnym razem.